Dzisiaj chciałbym porozmawiać o palącym, myślę, temacie tak naprawdę na całym świecie dotyczącym piłki nożnej w obecnych czasach, czasach koronawirusa. Mowa oczywiście o obniżkach pensji zawodników. Te rozmowy toczą się na całym świecie, toczą się w Polsce i toczą się oczywiście w naszej koronie Kielce. Część zawodników już zdecydowała się na zmniejszenie swoich uposażeń. Część cały czas negocjuje, nie chce się na to zgodzić. No mi wydaje się, że sprawa jest bardzo tutaj niejednoznaczna. Zarówno włodarze klubu, jak i zawodnicy, którzy no nie chcą się do tej pory zgodzić, mają wiele argumentów po swojej stronie i dzisiaj chciałbym to wszystko zanalizować. Także ruszamy. Jakie były takie pierwsze sygnały po tym wstępnym, można tak to nazwać, spotkaniu pomiędzy Radą Drużyny a Zarządem Klubu? No pozytywne, ten przekaz do mediów poszedł pozytywny, no bo domyślmy się, jak to spotkanie mogło wyglądać. No zarząd zakomunikował po prostu, że no taka jest sytuacja i trzeba w tym momencie coś z tym zrobić, więc trzeba pensję obciąć o 50%, gdyż sytuacja klubu jest ciężka. No, piłkarze przyjęli to ze zrozumieniem, bo pewnie też się spodziewali, że do takiego spotkania dojdzie, no ale po podaniu sobie rąk wiadomo, że no, Adnan i Kuba też tą informację przekazują dalej do zawodników. No a tutaj już każdy zawodnik rozpatruje to oczywiście indywidualnie. Jak się można było tego spodziewać po tych pierwszych pozytywnych przekazach medialnych, okazało się, że niestety ta rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jakby się tego chciało i mówiąc krótko, część szatni nie zgodziła się na obniżenie kontraktów o 50%. No myślę, że w tym momencie powinniśmy no, oddać szacunek tej części polskiej zawodników Korony Kielce, no, którzy zgodzili się na tą obniżkę wynagrodzeń. Zgodzili się, choć tak naprawdę nie musieli tego robić. Dlatego no, tym bardziej należy mi się szacunek. Myślę, że wśród kibiców go będziecie mieć. Pokazaliście, że jesteście z klubem na dobre i na złe i zależy wam nie tylko na dobru swoim, ale też na dobru tego klubu, dobru Korony Kielce. No, myślę, że to też jest takie bardzo inteligentne podejście, bo załóżmy, że każdy z piłkarzy chciałby otrzymać te 100% pensji, no to by się w końcu okazało, że Korona Kielce jest bankrutem, zgłasza upadłość i zamiast 100% no ciężko będzie w ogóle wyegzekwować jakiekolwiek pieniądze, więc już lepiej mieć te 50 niż nie mieć tak naprawdę w ogóle. Musimy jednak wiedzieć, że każdy z piłkarzy, rozpatrując taką kwestię indywidualnie, no na pewno rozmawia ze swoją rodziną, patrzy na swoje konto bankowe, na to, czy ma jakieś kredyty, leasingi do spłacenia. Wiadomo, że ta sytuacja jest u każdego inna, no ale też przede wszystkim rozmawia ze swoim menadżerem piłkarskim, który no jest takim doradcą w tych tematach pozaboiskowych, w tematach powiedzmy finansowych, papierkowych. No i w tym właśnie temacie obniżek no pewnie ma bardzo istotną rolę i jego zdanie jest bardzo ważne. No możemy domyślać się, jaka mogła być reakcja tych menadżerów zagranicznych zawodników, gdy dowiedzieli się, że klub zaproponował obniżenie pensji o 50%. No pewnie były to pytania w stylu, jakim prawem nie podpisuj tego i dlaczego w ogóle aż o 50%. Tych pytań na pewno roiło się jeszcze więcej, no ale muszę przyznać szczerze, że część z tych pytań na pewno nie jest bezzasadna, ale o tym za chwileczkę szerzej odpowiem. Teraz chciałbym wam tutaj przytoczyć fajną wypowiedź Grzegorza Krychowiaka, który ciekawie przedstawia tą sprawę od perspektywy piłkarza. Bo z tego, co czytałem w rosyjskiej prasie, zgodziliście się na 40% obniżkę swoich pensji. To była, powiedziałbym, decyzja szatni, czy jakby no, konsekwencja spotkania z górą w klubie? To była decyzja zawodników. Ze względu na to, my byśmy się nigdy nie zgodzili, jakby klub przyszedł, powiedział
chcemy, macie zrobić tak i tak będzie. Ja uważam, że jest ciężka sytuacja, ale trzeba zrozumieć, że my zawodnicy możemy, ale nie musimy. A jak to wyglądało w Koronie Kielce? Do czwartku wyślemy wszystkim zawodnikom odpowiednie dokumenty. Jak wiem, że mam do czynienia z czynnikiem ludzkim, ale powiedziałem piłkarzom, że jesteśmy zdesperowani. Obojętnie, czy się zgodzą na obniżkę, czy nie, i tak będziemy ją egzekwowali, stwierdził prezes Korony. No trzeba przyznać, że ten komunikat wysłany przez prezesa Krzysztofa Zająca za pośrednictwem Radia Kielce no nie brzmiał jakoś negocjacyjnie w tym temacie i nie stawiał piłkarzy w roli no, strony, która ma cokolwiek do powiedzenia. No powiedziałbym wręcz, że to było dosyć nieprofesjonalne stwierdzenie, że niezależnie od tego, czy piłkarze się zgodzą, czy nie, my tą obniżkę będziemy egzekwować, więc coś tutaj jest nie halo, jeśli chodzi o takie właśnie negocjacje. Ale co ciekawe, jakiś czas później za pośrednictwem przeglądu sportowego w tym temacie wypowiedział się też wiceprezes Marek Paprocki, który powiedział następujące słowa. Mogę tylko powiedzieć, że od początku rozmawialiśmy z zawodnikami indywidualnie. Nie było próby osiągnięcia grupowego porozumienia. Zestawiając te dwie wypowiedzi, coś mi tutaj nie pasuje, no bo z jednej strony mamy wypowiedź prezesa Krzysztofa Zająca, który mówi, że no, spotkał się z radą drużyny, czyli z Kubą Żubrowskim i z Adamem Kowacewiczem, na którym to spotkaniu przekazał informację o tym, że obniżki będą egzekwowane w postaci 50%, no więc tutaj nie było mowy o indywidualnych rozmowach z każdym z zawodników, a z kolei później wiceprezes Marek Paprocki mówi, że jednak nie było woli grupowego porozumienia, więc jakiś jest tutaj ewidentnie dysonans, jeśli chodzi o tę komunikację medialną w tym temacie. Faktem jest, że do tego spotkania Kowy i Żubra z zarządem klubu doszło, no bo też wspominali o tym sami zawodnicy w mediach. No i ci zawodnicy mieli za zadanie przekazać tą informację dalej do reszty drużyny. No i wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim Iwanem Marquezem, który na tej grupie WhatsAppowej dostaje informację od Adnana Kowacewicza, że jest taka decyzja klubu i są stosowne aneksy do podpisu. No bo nie wydaje mi się, żeby czy to prezes Marek Paprocki, czy Krzysztof Zając rozmawiali wcześniej po hiszpańsku telefonicznie z Iwanem Marquezem, tłumacząc powody takiej decyzji, czy nawet po angielsku, no bo po niemiecku raczej się z Iwanem Krzysztof Zając nie dogada. No i co ten Iwan mógł sobie pomyśleć na taką propozycję? No oczywiście, że się nie zgodzi, no bo jemu tak naprawdę zostały jeszcze tylko 2 miesiące kontraktu z Koroną Kielce. Na dodatek przez ostatni czas były problemy z dotychczasowymi płatnościami, z opóźnieniami w pensjach, z premiami. Niedługo prawdopodobnie nie będzie miał nic wspólnego z tym klubem. Więc dlaczego miałby w tym momencie się godzić na taką obniżkę? Woli nawet te 2 miesiące się przemęczyć, nie grać w ogóle, no ale dostać 100% pensji. Co innego byłoby, gdyby na przykład miał nieco dłuższy kontrakt, tak jak na przykład Themistoklis Tsimopoulos, który bodaj jako pierwszy chyba zgodził się na obniżkę takiej pensji, no ale to jest inteligentny gość, no bo on wie, że tutaj podpisał 2-letni kontrakt, ma 4-5 lat, no i ma ten kontrakt dobry, jeśli się zgodzi na tą obniżkę pensji, to wie, że jeszcze jeden rok w tej Koronie Kielce będzie, więc jemu po prostu się to jak najbardziej opłaca. Moim zdaniem część piłkarzy jest gotowa na to, żeby te pensje obniżyć, ale nie w zakresie aż 50%, no bo skoro w takim Realu Madryt jest to 10% obniżonych pensji, a w Arsenalu 12,5%, no to dlaczego w Polsce miano by się godzić na aż 50% obniżki, bo tak ustaliła Ekstraklasa uchwałą, która pewnie nie do końca ma jakieś tam umocowania prawne. Dla mnie to też jest ciekawy temat, bo o ile ten zapis o 50% byłby w 100% wytłumaczalny na przykład w lidze, gdzie na wszystkich stadionach mamy full komplet publiczności, na przykład Liga
angielska, gdzie te przychody z dnia meczowego są zawsze wysokie. No tak w polskiej ekstraklasie wygląda to różnie i no Legia Warszawa w ciągu roku zarabia około 20 milionów złotych z tytułu dnia meczowego, czyli przychodzenia kibiców na stadion, kupowania kiełbasek, gadżetów itd., itd. No tak niestety kluby pokroju Korony Kielce czy Arki Gdynia, gdzie ta frekwencja w ostatnim czasie jest naprawdę no, mizerna i do tego dnia meczowego albo się wychodzi na zero, albo trzeba dokładać. Czy w takim wypadku obniżka pensji piłkarzy o 50% jest proporcjonalna, czy też może nie? No bo za chwileczkę się okaże, że piłkarze wrócą do treningu, będą mieli obniżoną pensję o 50%, będą co 3 dni grali mecze, mieli dużo większe obciążenia niż normalnie grając systemem ligowym i tak to właśnie wygląda, więc ta sytuacja jest bardzo zagmatwana. No w tej sytuacji pewnie takim najuczciwszym postawieniem sprawy byłoby zaprezentowanie piłkarzowi takiego kosztorysu, ile w tym momencie klub traci na tym, że rozgrywki nie są grane. No ale niedługo te rozgrywki wrócą, więc ta transza z Canal Plus będzie. Więc jakie są te realne straty klubu w tym momencie i czy aż tak duże, aby te pensje o 50% obniżyć? Czy to czasem nie jest wykorzystanie momentu do tego, żeby, mówiąc brzydko, przyciąć sobie na pensjach piłkarzy i jakoś próbować wyjść obronną ręką z tej ciężkiej sytuacji organizacyjnej, no, w jakiej Korona Kielce niestety się znalazła, bo wiemy, że poważny niemiecki inwestor wycofuje się ze sponsorowania Korony Kielce, no i jest problem finansowy, który być może można jakoś naprawić właśnie poprzez tą obniżkę pensji kosztem piłkarzy. Zresztą prezes Krzysztof Zając niejako zdradził to, mówiąc, że no jesteśmy zdesperowani i musimy te cięcia egzekwować. Na sam koniec chciałem jeszcze porozmawiać o tej kwestii charakterologicznej tej drużyny, bo dla niektórych z Was pewnie jest to pierwsza sprawa, jaka Wam się w tym temacie pojawiła i to wychwyciliście, że no pewnie parę lat temu w ogóle byśmy na ten temat nie rozmawiali i nie mieli takiego problemu, no bo cała szatnia by się za czasów, załóżmy, Bandy Świlów zgodziła na taką obniżkę 50% pensji. Na dodatek pewnie piłkarze też by brali udział jako wolontariusze w pomocy w walce z koronawirusem. Tak jak na przykład Milan Borjan, były bramkarz Korony Kielce, został takim wolontariuszem i w tych ciężkich czasach pomaga po prostu. No ale czasy w Kielcach mamy, jakie mamy i no moim zdaniem jest to po prostu konsekwencja strategii budowanej przez ostatnie kilka lat, transferowej strategii. Tak, nie pomyliłem się, jest to konsekwentnie budowana transferowa strategia, jest coś takiego w Kielcach, polegająca na tym, że ściąga się zawodników z wielu zakątków świata i buduje się ten skład co sezon, tak naprawdę wymieniając, rotując tymi zawodnikami, przez to ciężko się utożsamiać z tą kadrą i ciężko, żeby ci zawodnicy w dłuższej perspektywie się utożsamiali z tym klubem. Dla mnie znamienny jest fakt, że takim liderem tych rozmów z zawodnikami, którzy powątpiewają czy zastanawiają się nad tym, żeby te obniżki zastosować, no jest nie kapitan zespołu, czyli Adam Kołacewicz, a Michał Gardawski, który no ma ten kontrakt dłuższy do 2022 roku. No i jemu zależy na tym, żeby tą sprawę finalnie doprowadzić do końca. I moim zdaniem no takie sytuacje też w kluczowych momentach będą decydować na boisku, że no zawodnik, który gdzieś tam kończy mu się umowa, podświadomie być może tą nogę odstawi z obawy na przykład o kontuzję, a zawodnik, który jest dłużej tutaj związany z Koroną, będzie walczył do samego końca. Na dzisiaj to koniec. No, wydaje mi się, że udało mi się tą sprawę Wam pokazać z wielu naprawdę różnych stron i
to, że piłkarze też mają uzasadnione racje w tej całej sytuacji. Zresztą tak samo jak i zarząd klubu. No miejmy nadzieję, że wszystko to zakończy się happy endem. No wiemy, że w innych klubach te rozmowy finalizują się pozytywnie. No i że podobnie będzie w Kielcach, bo byłoby po prostu niefajnie, jakby się okazało, że na przykład tylko u nas nie uda się ze wszystkimi piłkarzami w tej kwestii porozumieć. Komentujcie, dajcie znać, czy się podobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.